Control his anger or frustration, <laughs> experience in babysitting. <laughs> <laughs> they understand that the seriousness of the crime. Barbot will almost certainly start his prison sentence at the Department of Corrections. Oh. <laughs> <laughs> <to> Wydawało mi się, że moja przerażająca podróż trwa całą wieczność, lecz w rzeczywistości nie trwało to dłużej niż niespełna pół godzina. Te 23 minuty były jednak zdecydowanie wystarczające, abym nabrał niezłomnego przekonania, że już nigdy nie chcę tam wrócić, nawet na jedną krótką chwilę. A celem mojego życia Stało się opowiadanie innym ludziom o tym, co tam widziałem, słyszałem i czułem. Aby każdy, kto przeczyta tę historię, mógł nabrać właściwego przekonania i za wszelką cenę chciał uniknąć tego miejsca. Wydawnictwo AA oraz kanał YouTube ku Bogu. Przedstawiają audiobook zrealizowany na podstawie książki Billa Weezy pod tytułem 23 minuty w piekle. Produkcja i realizacja kanał YouTube Ku Bogu. Od końca lat 80. ubiegłego stulecia pracuję jako krytyk filmowy, więc siłą rzeczy widziałam już tysiące filmów. Mogę was zapewnić, że istnieją tysiące ludzi pełnych wiary, którzy proszą Boga o to, by pomógł im napisać i pokazać w filmie duchowe przesłanie. Jednak istnieją też tysiące artystów, scenarzystów i twórców efektów specjalnych, którzy mogą ulegać wpływom diabelskim, ukazując w realistyczny sposób demony i rzeczywistość piekła. Nasza kultura została znieczulona i sama zaakceptowała rozmaite formy demonicznych postaci, karykatur szatana, a obrazy piekła uznała za zwykłą rozrywkę. Czy pamiętamy czas, kiedy słowo piekło po angielsku hell uznawane było za słowo przeklęte? Obecnie słowo to przenika całą naszą kulturę. Piekło nie jest słowem uznawanym za przeklęte czy nawet złe i na stałe weszło do slangu naszej kultury. To rodzaj przenośni, która wkradła się do mowy potocznej. Telewizja i filmy wprost zalewają nas wypowiedziami zawierającymi to słowo. Także nawet nie zawsze zauważamy fakt, iż zostało ono użyte. Ileż razy słyszeliśmy wykrzyczane na ekranie słowa idź do piekła, po polsku częściej idź do diabła, czy rzucone od niechcenia do diabła, a w rozmowie pojawiało się obrazowe porównanie gorąco jak w piekle. Skoro znaczenie tego słowa zostało przez kulturę rozwodnione, należałoby odnaleźć prawdziwy sens, wpływ i konsekwencje związane z tym piekłem, które pojawia się w kazaniach. Okazuje się jednak, że ogień piekielny i morze siarki ukazywane choćby przez Dantego, o których przez całe wieki opowiadali kaznodzieje, nie są już popularnym tematem we współczesnych religijnie poprawnych kościołach. Większość Księży czy kaznodziejów postrzega piekło jako coś zbyt negatywnego, czym nie chcą za bardzo straszyć swoich wiernych. Przekonanie, że człowiek mógłby na wieczność pozostać w takim miejscu jak piekło, wydaje się ulatniać z kościołów razem z pewnymi moralnymi absolutami. Choć Amerykanie są generalnie postrzegani jako naród chrześcijański, to w rzeczywistości mnóstwo osób w Ameryce nie wyznaje chrześcijaństwa lub nie jest związanych z żadną religią. W ankiecie dotyczącej życia wiecznego, przeprowadzonej na ponad tysiącu badanych, 67% wierzyło, iż po śmierci ich dusza trafi do nieba lub do piekła, natomiast 24% nie wierzyło nawet w to, że piekło i niebo istnieją. Te wyniki sprawiły, że z jeszcze większą pasją postanowiłam dzielić się z innymi historią Billa. Bóg posyła Billa z przesłaniem przebudzenia, przesłaniem dla ciebie i Twoich bliskich, ponieważ nie chce, aby ktokolwiek pozostał na wieczność bez niego. Piekło to rzeczywistość, jednak opowiadanie ludziom, że mogą tam trafić, nie jest łatwą sprawą. Lecz Bóg dobrze wiedział co robi, kiedy powierzał Bilowi trudne zadanie dzielenia się jego doświadczeniem z innymi. Wiedział, że charakter Bila, jego prawość, jego wiara oraz żona, która wspiera go swoją gorącą, niezwykłą modlitwą, strzec będą prawdziwości tego przesłania i bronić go z honorem. Moje spotkanie z Bilem i Anet oraz fakt że mogę ich nazywać moimi przyjaciółmi to dla mnie wielkie błogosławieństwo to wielki dar że mogę być częścią tego nadzwyczajnego bożego dzieła holy McClure wstęp słowo przestrogi w niedzielę 22 listopada 1998 roku razem z moją żoną anet Spędzaliśmy miły wieczór w domu jednego z naszych bliskich przyjaciół. Był to zwyczajny wieczór, nie różniący się niczym od innych, które tu spędziliśmy. Wróciliśmy do domu około 11 wieczorem i położyliśmy się do łóżka tuż przed północą, zupełnie nieświadomi faktu, że oto moje życie miało się na zawsze odmienić przez to wydarzenie, które nadal trudno mi zrozumieć i wyjaśnić. Nagle o trzeciej w nocy 23 listopada, bez żadnych wcześniejszych wyjaśnień, zostałem uniesiony w powietrze, a potem gwałtownie spadłem na ziemię, całkowicie pozbawiony kontroli nad moim ciałem. Wylądowałem w pomieszczeniu, które wyglądało jak więzienna cela. Jej ściany wykonane były z ociosanych głazów. Drzwi zrobione były z grubych, metalowych prętów. Byłem kompletnie nagi, co sprawiało, że jeszcze bardziej poczułem się więźniem. To nie był sen. Naprawdę byłem w tym dziwnym i nieznanym miejscu. W pełni rozbudzony i świadomy, nie miałem jednak pojęcia co się wydarzyło i w jaki sposób się tu dostałem, i dlaczego tu jestem. Do chwili, kiedy zostało mi to wyjaśnione dużo później, podczas mojej podróży. Pierwszą rzeczą, którą poczułem, była wysoka temperatura. Było tak gorąco, że z pewnością nic nie mogłoby tu dłużej przeżyć. Było tak potwornie gorąco, że zastanawiałem się, dlaczego wciąż żyję, jak mogę znosić tak potworne gorąco. W każdej chwili moje ciało mogłoby odpaść od moich kości. Jednak tak się nie działo. I to wcale nie był koszmarny sen. Wszystko działo się naprawdę. Potęga tego gorąca wydzierała ze mnie każdą najmniejszą cząstkę moich sił. Nie byłem jeszcze w pełni tego świadomy, ale oto znalazłem się w piekle. Jeśli jesteś przeciętnym człowiekiem, to pewnie otworzyłeś tę książkę z czystej ciekawości. Gdzieś z tyłu twojej głowy może jednak kołatać się myśl. Czy ten człowiek naprawdę znalazł się w piekle? To znaczy w piekielnym ogniu, w płomieniach i udręce? A może myślisz sobie, że przesadzam i koloryzuje, Bo nikt nie może trafić do piekła i przeżyć, aby o tym wszystkim opowiedzieć. Może nawet nie wierzy w istnienie piekła. A jeśli wierzysz w piekło, to prawdopodobnie myślisz, że jedynym powodem, dla którego Bóg mógłby wysłać kogoś do piekła, jest fakt, że był to zły człowiek i na piekło zasłużył. No tak, ale w moim przypadku nie o to chodziło. Owszem, zostałem zaprowadzony do prawdziwego piekła. Lecz nie miało to nic wspólnego z byciem dobrym lub złym. Powodem, dla którego pokazano mi to miejsce, było przekazanie przesłania przestrogi innym ludziom. Moja historia nie jest historią potępionego, lecz posłańca, który przekazuje wiadomość i świadczy o tym, że piekło naprawdę istnieje. Bóg pragnie, aby nie trafił tam żaden człowiek. Jednak smutną i prostą prawdą jest fakt, że każdego dnia ludzie dokonują wyboru piekła. W dzisiejszym świecie ostrzeżenia mają chronić nas przed ewentualnym odniesieniem szkód i ran. Ostrzeżenia to nie tylko mile widziane drogowskazy oczekujemy wręcz, że będą umieszczane na wszystkim. Od tubki z pastą do zębów, po rozmaite nieruchomości. Na przykład w przypadku handlu nieruchomościami, umowy spisywane są po to, aby chronić kupującego i wyjawić mu wszystkie znane fakty związane z daną nieruchomością. W rzeczy samej prawa kupującego mogą zostać pogwałcone, jeśli nie otrzyma on pełnego opisu stanu nabywanej nieruchomości. Czy kochający rodzic? Nie ostrzeże swoich dzieci, żeby nie bawiły się w pobliżu ruchliwej ulicy? Kiedy niebo ciemnieje i wzmaga się wicher, to szukamy informacji na lokalnych kanałach telewizyjnych ostrzegających przed zbliżającym się tornadem lub burzą. Dlaczego więc, kiedy Bóg ostrzega nas przed tym, co się wydarzy? Jeśli nadal będziemy iść błędną drogą, stwierdzamy po prostu, że jest on krótkowzroczny i skory jedynie do potępiania, albo mówimy, że jest tyranem i bezlitosnym sędzią. Tymczasem prawda jest taka, że Bóg nas ostrzega, gdyż jest dobrym Bogiem, kocha nas i chce nam pomagać, wspierać nas, prowadzić i chronić. Ja osobiście bardzo potrzebuję jego przestrug w moim życiu. To doświadczenie nie było czymś czego pragnąłem, lub o co kiedykolwiek prosiłem. Z natury jestem konserwatywnie nastawiony, więc tego typu radykalne przeżycie nie jest dla mnie niczym przyjemnym, ani komfortowym. Jednak mogę wziąć w nawias moje poczucie dyskomfortu w świetle wszechogarniającego Bożego spojrzenia. Od czasu mojego przeżycia odkryłem, że moje doświadczenie zgadza się z tym, co o piekle mówi Pismo Święte. I ma to o wiele większe znaczenie niż wszystko, co mam do powiedzenia. Wydawało mi się, że moja przerażająca podróż trwa całą wieczność. Lecz w rzeczywistości nie trwało to dłużej niż niespełna pół godziny. Te 23 minuty były jednak zdecydowanie wystarczające, abym nabrał niezłomnego przekonania, że już nigdy nie chcę tam wrócić, nawet na jedną krótką chwilę. A celem mojego życia stało się opowiadanie innym ludziom o tym, co tam widziałem, słyszałem i czułem. Aby każdy, kto pozna tę historię, mógł nabrać właściwego przekonania i za wszelką cenę chciał uniknąć tego miejsca. Mam szczerą nadzieję, że ta książka pozwoli Ci poniekąd osobiście dotknąć i zrozumieć, czym jest przerażająca rzeczywistość piekła. Część pierwsza. Moje przeżycia w piekle. Rozdział pierwszy. Cela. Na pierwszą rocznicę naszego ślubu wybraliśmy się z Anet do miejscowości Carmel w Kalifornii. To doskonałe miejsce do świętowania. Można usiąść na zewnątrz jednego z naszych ulubionych domów i patrzeć na malownicze górskie urwiska, drzewa i domy. Ciągnące się wzdłuż wybrzeża błękitnego Pacyfiku. Przejrzyste niczym kryształ poranne niebo i fale uderzające o brzeg, były doskonałą oprawą dla naszych rozmów o pragnieniach naszych serc, celach i marzeniach dotyczących naszego nowego wspólnego życia. Powiedziałem wtedy żonie, to chyba najbliższe niebo miejsce ze wszystkich miejsc na ziemi, a net przytknęła. Oboje podzielaliśmy mocne przekonanie, że Bóg połączył nas dla jakiegoś szczególnego celu. Zastanawialiśmy się nad dobrocią Boga okazaną nam w naszym życiu i tylko jedno słowo mogło podsumować to wszystko, co wtedy przeżywałem w sercu wdzięczność. Byłem tak bardzo wdzięczny za moją piękną żonę i nasze wspólne życie. Od pierwszej chwili, kiedy ją ujrzałem, wiedziałem, że to właśnie ona jest tą jedyną i naprawdę postrzegałem ją jako dar niebios. Byłem wdzięczny za moje dobre zdrowie, rodzinę, zapłacone rachunki, moją dobrą pensję i pokój serca. To bardzo satysfakcjonujące chwile, kiedy można tak usiąść, zastanawiać się i oddawać marzeniom. Jaki będzie następny rozdział mojego życia? Zaledwie dwa tygodnie później, w sposób dla nas jak najbardziej niespodziewany, zostaliśmy postawieni wobec czegoś, co na zawsze zmieniło nasze życie podróż. Po części już podzieliłem się z Wami początkiem mojej nocnej podróży z 23 listopada 1900. 98 roku. Tamtej nocy zostałem wyrzucony z mojego łóżka i spadłem na samo dno piekła. Znalazłem się w celi o wymiarach mniej więcej 3 na 5 metrów, wysokiej na jakieś 5 metrów. Ściany z surowego kamienia i grube żelazne kraty w drzwiach sprawiały, że czułem się, jakbym był w jakimś tymczasowym miejscu odosobnienia gdzie więzień czeka na swą ostatnią godzinę, kiedy to spotyka się z dużo straszniejszym przeznaczeniem. Prorok Izajasz mówi Zostaną zgromadzeni, uwięzieni w lochu, będą zamknięci w więzieniu, a po wielu latach będą ukarani. Księga Przysłów w rozdziale 7, wers 27 mówi o o dwojach śmierci. Kiedy tak leżałem na podłodze tej celi, poczułem się ekstremalnie słaby i wycieńczony. Stwierdziłem, że mam ciało, które wydawało się być dokładnie takie samo jak to, które mam obecnie. Podniosłem głowę i rozejrzałem się. Od razu uświadomiłem sobie, że nie jestem tu sam. Były tu dwie ogromne bestie. Niepodobne do niczego, co wcześniej widziałem. Te stwory miały jakieś 3 do 4 metrów wzrostu. Powiedzieć, że były straszne, to o wiele, wiele za mało. Poczucie zagrożenia wywołane przez kogoś o wiele od ciebie większego, to jedna sprawa. Te bestie były na dodatek nie z tego świata. Czułem, że są absolutnie złe. Przypatrywały mi się z czystą, nieposkromioną nienawiścią. Byłem całkowicie sparaliżowany przerażeniem. Stały przede mną zło i trwoga. Te stwory były niezwykle mocno nasyconym przejawem tych dwóch mocy. Nie znam nikogo, kto przesadziłby w opisie trwogi piekła. Powinniśmy drżeć i odczuwać przerażenie. Powinniśmy z całych sił odrzucać tę rzeczywistość, ale nie przez jej negowanie, tylko przez ucieczkę od niej w ramiona Jezusa, który umarł, aby nas od niej ocalić. John Piper, Behold the kindness and severity of God. Nadal nie miałem pojęcia, gdzie jestem. Odczuwałem wielki strach. Nie miałem żadnego punktu zaczepienia. Wszystko, czego doświadczałem, było dla mnie całkowicie obce. Nie wiedziałem, jak się tu znalazłem. Trwałem w bezruchu wobec niewyobrażalnej rzeczywistości, w której wszystko pewnie prowadziło do śmierci. Stwory nie były zwierzętami, ale nie były również ludźmi. Każda z tych gigantycznych bestii z wyglądu przypominała węża, jednakże w ludzkiej postaci. Ich ramiona i nogi nie miały równej długości. Stwory pozbawione były wszelkiej proporcji i symetrii. Pierwsze z nich miało guzy i łuski na całym swym groteskowym ciele potężną, wysuwającą się szczękę wielkie kły i duże. Zapadnięte w ślepia. Stworzenie było potężnie zbudowane. Miało masywne nogi i nienaturalnie wielkie stopy. Niespokojnie krążyło po celi, niczym rozwścieczony byk. A jego nastawienie było niezwykle wrogie. Druga bestia była szczuplejsza i wyższa. Miała bardzo długie ramiona i ostre jak brzytwy płetwy. Pokrywające całe jej ciało. Z jej łap wysuwały się szpony długie na prawie stopę. Jej zachowanie różniło się od postępowania pierwszej bestii. Z pewnością była nam niezła, lecz w przeciwieństwie do tamtej pozostawała spokojna. Słyszałem, jak bestie rozmawiają ze sobą, choć nie mogłem rozpoznać języka, którym się posługiwały w jakiś sposób. Byłem w stanie rozumieć ich słowa. Były to straszne słowa, przerażający język bluźnierstw, wyrzucany z ust po to, by wyrazić najwyższą nienawiść do Boga. Nagle ich wzrok spoczął na mnie. Spoglądały, jak wygłodniali drapieżnicy, wpatrujący się w swój łup. Opanowało mnie przerażenie. Czułem się jak owad złapany w pajęczą sieć, bezradny, uwięziony i zmrożony strachem. Wiedziałem, że mam się stać przedmiotem ich wrogości. Czułem wokół pełną zła i przemocy obecność, jakiej nie doświadczyłem nigdy wcześniej, jakiej nawet nie potrafiłem sobie wyobrazić. Bestie były opętane nienawiścią, która przekraczała wszelką możliwą ludzką nienawiść. I teraz ta nienawiść była skierowana wprost na mnie. Nie mogę określić, czym były te bestie, jednak doskonale wiedziałem, że zamierzają mnie skrzywdzić. W tej sytuacji beznadziei chciałem zerwać się na nogi i uciekać. Lecz kiedy leżałem na podłodze tej ohydnej celi, stwierdziłem, że moje ciało jest pozbawione wszelkich sił. Z trudem mogłem się poruszać. Dlaczego nie mam siły? Czułem się taki bezbronny. Psalm 88 stwierdza, zaliczają mnie do tych, co schodzą do grobu. Stałem się podobny do męża bezsilnego. Wiedziałem, że to, co czuję, jest czymś znacznie poważniejszym niż zwykła fizyczna słabość. W rzeczy samej była to słabość wszelkiej możliwej postaci. Miałem w sobie kompletną mentalną i emocjonalną pustkę, choć przebywałem tam zaledwie kilka minut. Większość z nas doświadcza uczucia całkowitej utraty sił i energii w stanie duchowego utrapienia. Po intensywnym płaczu, czy w doświadczeniu wielkiego żalu. Potrzebny jest czas uzdrowienia, aby te siły odzyskać, choć może to zająć całe lata. Jednak w tamtej chwili czułem, że nie będzie mi dany nigdy czas na odzyskanie sił i uwolnienie się od tego ogromnego ciężaru, który spadł na moją głowę ciężaru. Beznadziejnej rozpaczy. Piekło jest ukazane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie jako przygotowane dla człowieka, lecz dla diabła i jego aniołów. Ludzie jako tacy zostali stworzeni do przyjaźni i bliskości z Bogiem, dla Jego wiecznej chwały. Fakt, że stworzenia Boże mogą zostać wygnane w zewnętrzne ciemności bez żadnej możliwości wyrwania się stamtąd, powinien budzić w nas prawdziwe przerażenie. Christopher W. Morgan Hell and the Fire Do celi weszły kolejne dwa stwory, a ja odniosłem wrażenie, że te cztery istoty zostały mi przypisane. Poczułem się tak, jak gdybym został przez nie wymierzony, a moja udręka będzie ich rozrywką. Kiedy tylko weszły, zgasło całe światło. Zapanowała kompletna ciemność. Nie miałem pojęcia, dlaczego tak nagle to się stało. Odczułem jednak, że światło, które wcześniej tu świeciło, było swego rodzaju intruzem. A teraz wszystko wróciło do normalnego dla tego miejsca stanu. Księga lamentacji mówi: Ciemność mi dał zamieszkanie, tak jak umarłym na wieki. Jeden ze stworów podniósł mnie. Jego siła była niesamowita. W jego łapach wydawałem się ważyć nie więcej niż szklanka wody. Ewangelia Świętego Marka opisuje człowieka opętanego w taki sposób. Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie mógł go już nikt związać. Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy, ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał i nikt nie zdołał go poskromić. Instynktownie czułem, że trzymająca mnie bestia ma siłę Tysiące razy przekraczającą siłę zwykłego człowieka, nie jestem w stanie wyjaśnić, skąd brała się ta wiedza, i wtedy bestia rzuciła mną o ścianę, runąłem na podłogę. Czułem się tak, jakby wszystkie kości w moim ciele zostały połamane. Czułem ból, jednak tak, jak gdyby ten ból był w pewien sposób łagodzony. Wiedziałem, że nie doświadczam pełni tego bólu. Zastanawiałem się, w jaki sposób jest on osłabiany. Druga bestia, ta z ostrymi jak brzytwy szponami łuskami, chwyciła mnie z tyłu w niedźwiedzi uścisk. Kiedy przycisnęła mnie do siebie, jej ostre łuski przeszyły moje plecy. W tym uścisku poczułem się niczym szmaciana lalka, Bestia sięgnęła ku mojej piersi i zatopiła w niej swoje szpony, rozrywając ją. Ciało zwisało ze mnie w strzępach, kiedy znowu znalazłem się na posadzce celi. Te stwory nie miały żadnego szacunku dla ludzkiego ciała. Nie zważały na to, jak jest niezwykłe. Zawsze dbałem o swoje zdrowie, dużo ćwiczyłem, prawidłowo się odżywiałem, otrzymywałem właściwą wagę i sylwetkę, jednak to wszystko nie miało tu żadnego znaczenia. Moje ciało zostało zniszczone. Wiedziałem, że śmierć nie jest dla mnie żadną ucieczką przed tą torturą, nawet gdyby śmierć była tu możliwa. Śmierć mnie przenikała, jednak nie mogła mnie ogarnąć. Bestie wydawały się czerpać przyjemność z bólu i przerażenia, jakie we mnie wywoływały. Psalm 116 mówi: Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta szeolu, popadłem w ucisk i udrękę. O jakże pragnąłem śmierci, ale tu była ona nieosiągalna. Żywy. Trup. Błagałem o litość, ale nie było o tym mowy, absolutnie żadnej litości, bestie wydawały się do niej niezdolne. To było czyste zło. W tym miejscu nie istniała żadna litość. Litość i miłosierdzie pochodzą tylko z nieba, od Boga Udręka umysłu, jaką odczuwałem, była wprost nie do opisania. Błaganie tak złej istoty o litość wydawało się jedynie wzmagać jej pragnienie dręczenia mnie jeszcze bardziej. Rzeczywistość piekła tak dalece odbiega od wszystkiego, co doświadczamy, że język nie jest w stanie właściwie jej ukazać. Edward Donnelly, Heaven and Hell. Byłem świadom faktu, że z moich ran nie płynie krew ani żadna inna substancja. Zastanawiałem się, dlaczego tak jest. Czułem się całkowicie obezwładniony przez obrzydliwy smród bijący od tych bestii. Był wprost nie do zniesienia. Był o wiele wstrętniejszy od najbardziej obrzydliwego smrodu, jaki kiedykolwiek w życiu czułem. Jeśli przywołasz na myśl znany ci smród zgniłego mięsa, smród ścieków, zepsutych jaj czy mleka, padliny oraz siarki i spotęgujesz to tysiąckrotnie, to mniej więcej poczujesz to, co ja czułem. I to wcale nie jest przesada. Ten smród był przy tym w najwyższym stopniu toksyczny i już samo to, Mogło mnie zabić. Instynktownie wiedziałem, że to, czego doświadczam, było tysiące razy gorsze od wszystkiego, co mogłem doświadczyć na ziemi. Ten potworny smród, moc dręczących mnie demonów, wrzask ich ryku, moja niemoc i bezradność oraz całkowita samotność. W jakiś sposób. Zdołałem poruszyć się i podwlec się po ziemi w kierunku zakratowanych drzwi. Nie widziałem niczego, lecz pamiętam, gdzie mniej więcej znajdują się drzwi, które pozostawiono otwarte. W końcu doczołgałem się do drzwi i wypełzłem z celi. Najwyraźniej bestie pozwoliły mi na to, bo nikt mnie nie powstrzymywał. Kiedy tylko znalazłem się poza celą, Moim pierwszym pragnieniem była chęć ucieczki, jak najdalej od tego miejsca. Z całych sił pragnąłem biec, jednak co najwyżej mogłem ledwie podnieść się i stanąć prosto, przy czym każdy ruch był dla mnie ogromnym wysiłkiem. Pamiętam, że pomyślałem wtedy: dlaczego to wszystko jest tak trudne? Ze straszliwym mozołem udało mi się w końcu wstać. Byłem całkowicie wyczerpany, jednocześnie totalnie rozbity faktem, że najprostszy ruch stał się dla mnie tak trudny. Chociaż znajdowałem się już poza celą, to jednak nie byłem w stanie biec, a strach nie przestawał zaciskać się wokół mnie niczym wąż duszący swą ofiarę. Opanowało mnie przerażenie, kiedy usłyszałem wrzask wielkiej liczby ludzi, krzyczących w udręce. Był całkowicie ogłuszający. Przepełnione bólem, krzyki wydawały się przechodzić wprost przeze mnie, docierając do samej głębi mej istoty. Słyszałem kiedyś o szczególnym przedsięwzięciu telewizyjnym. Reporter wiadomości spędził noc w więzieniu, żeby poznać więzienne życie z pierwszej ręki. Więźniowie krzyczeli, jęczeli i beczeli przez całą noc. Przez to wszystko nie mógł wcale zasnąć. Miejsce, w którym się znajdowałem, było o wiele, wiele gorsze. Próbowałem się przebić przez panikę i ogłuszający hałas, zbierając myśli. Jestem w piekle. To miejsce naprawdę istnieje i jestem tu teraz. Niczym oszalały, próbowałem to pojąć i zrozumieć, ale było to po prostu nie do pojęcia. Nie, tylko nie ja. Jestem przecież dobrym człowiekiem, myślałem. Strach był tak przejmujący, że nie mogłem tego znieść, jednak nie mogłem też umrzeć. Wiedziałem, że większość Żyjących na ziemi ludzi nie wierzy w to, że tu, na dole jest cały wielki świat. Nigdy by w to nie uwierzyli. Ale tak właśnie jest i jest to aż nazbyt prawdziwe i realne. To miejsce było tak przerażające, potworne i tak wrogie, że niemożliwością byłoby dla mnie przesadzić w opisie tego horroru. Nie miałem pojęcia, jak się tu znalazłem. Moja świadomość została w jakiś sposób pozbawiona znajomości Boga. Później wyjaśnił mi to sam Pan. Zrozumiałem, że istnieją fragmenty pisma wskazujące na to, że Bóg czasem ukrywa pewne sprawy przed ludzkim umysłem. Kiedy tak stałem na zewnątrz celi, to dosłownie czułem ciemność. Księga wyjścia. Przytacza słowa Boga skierowane do mojżesza. Wyciągnij rękę ku niebu. A nastanie ciemność w ziemi egipskiej tak gęsta, że można będzie dotknąć ciemności. To w niczym nie przypominało ziemskich ciemności. Byłem kiedyś w kopalni węgla w Arizonie. Było to miejsce całkowicie pozbawione światła. Nie widziałem kompletnie niczego. Jednak było to nic w porównaniu z ciemnością piekła. Czułem, że ciemność ma swą własną moc i ta moc mnie pożerała. Ta ciemność nie była po prostu brakiem światła. Pełna była jakiejś szczególnej złej obecności, odczucia śmierci przenikającego wszystko zła. Piekło jest miejscem nieustannej udręki i straszliwej niedoli, miejscem nieprzeniknionej ciemności pełnym ognia, miejscem nieukojonej udręki ciała i ducha. Piekło jest dla wszystkich miejscem przerażającym. Jednak niektórzy ludzie cierpią tam bardziej niż inni. John MacArthur, Hell, the Furnace of Fire. Po mojej prawej stronie widziałem w oddali ledwo dostrzegalne płomienie, słabo widoczne na horyzoncie. Wiedziałem, że płomienie unosiły się z ogromnego piekielnego dołu o średnicy jakiejś mili, oddalonego o 10 mil. To była jedna z wielu rzeczy, o których po prostu wiedziałem. Moje zmysły były tu o wiele bardziej wrażliwe. Płomienie były bardzo mocne, lecz ciemność zdawała się połykać światło. Horyzont ledwo było widać. Ciemność była niczym czarna dziura. Naukowcy twierdzą, że czarne dziury w naszym wszechświecie wytwarzają tak potężne pole grawitacyjne, że pochłaniają nawet światło. Światło nie może się z nich wydostać. Czymś takim jest ciemność piekła, jest tak ciemna. Że wydaje się wręcz uniemożliwiać światłu rozprzestrzenianie się. Jedyny widoczny obszar ujawniały płomienie. Grunt był tam skalisty, jałowy i pustynny. Nie było tam nic zielonego, nic żyjącego. Ani jednego źdźbła trawy czy listka. To było całkowite pustkowie. W księdze Ezechiela czytamy. Zrzucę cię z góry do tych, którzy już zeszli do dołu, do ludu dawnego i każę ci mieszkać w krainie podziemia, w wiecznej pustyni u tych, którzy zeszli do dołu, tak byś więcej nie było zamieszkane i więcej nie powstało w krainie żyjących. Na ziemi, nawet na pustyniach, jest życie, które dostosowało się do tak trudnych warunków. I ma w sobie naturalne piękno. Zaś miejsce, które widziałem, było całkowicie pozbawione wszelkiego życia. Nic, tylko pustkowie. Jedną z najbardziej bolesnych myśli, jakie mnie trapiły, było przeświadczenie, że nie spotkam już nigdy mojej żony. Ona przecież nie miała pojęcia, że jestem w tym miejscu. Już nigdy, przenigdy jej nie zobaczę. Nie będę mógł nawet opowiedzieć jej o miejscu mojej zagłady. Moja żona i ja jesteśmy sobie niezwykle bliscy. Kiedyś powiedziałem jej, że gdyby wydarzyła się jakaś katastrofa i pewnego dnia rozdzielilibyśmy się, to zawsze znajdę sposób, żeby ją odnaleźć i być z nią. Nic mnie nie powstrzyma. Perspektywa niezobaczenia jej już nigdy więcej była dla mnie czymś niewyobrażalnym. Zrozumiałem, że już nigdy, przenigdy stąd nie wyjdę. Psalm 140 mówi. Niech spadnie na nich deszcz węgli ognistych, niech zwali ich do dołu by się nie dźwignęli. Nie będę mógł nigdy powiedzieć jej nawet tego, co się stało. Już sama świadomość tego była nie do zniesienia. Piekło to doświadczenie wielkiej udręki. Poczucie całkowitej samotności. To świadomość, że owa samotność jest na wieki. To ogarnięcie poczuciem całkowitej rozpaczy i beznadziei. Millard J. Erickson Christian Theology Powietrze pełne było dymu i ochydnego smrodu rozkładu i śmierci. Wydawało się, że wszelki tlen jest pochłaniany przez szalejące w oddali płomienie. Ledwo mogłem oddychać. Brak tlenu powodował, że brakowało mi tchu. Pochłaniałem łapczywie każdy haust powietrza. Powietrze było absolutnie suche, o kompletnie zerowej wilgotności. Zaczerpnięcie choćby jednego oddechu było wyczerpującym wysiłkiem. Jednym z najstraszniejszych doznań, jakich doświadczałem, było nieustanne, nienasycone pragnienie. Tak bardzo chciało mi się pić. W ustach miałem tak sucho, jakbym od kilku dni biegł przez pustynię. Nigdzie nie było choćby kropli wody, ani grama wilgoci w powietrzu. Rozpaczliwie pragnąłem jednej kropli wody. Jak w przypadku człowieka cierpiącego udrękę w otchłani, opisanego w Ewangelii Świętego Łukasza, jedna kropla wody była dla mnie skarbem o wielkiej wartości. Trudno jest pojąć świat pozbawiony choćby kropli wody. Byłby to w najwyższym stopniu nieszczęsny świat. Dla większości z nas rzeczą niemożliwą jest wyobrażenie sobie tak potwornej suszy. Woda zawsze była dla mnie i mojej żony czymś niezwykle wartościowym, a teraz tym bardziej. Woda jest życiodajną substancją, lecz w piekle nie ma życia. Wszystko jest martwe. Pogrążony w rozpaczliwych myślach, patrzyłem na opustoszałą mroczną grotę w pobliżu płomieni. Wszystkie wspomnienia dotyczące cudownego życia, jakie wiodłem na ziemi, teraz były czymś nieskończenie odległym, dawno minionym. Nie miałem żadnej pracy, żadnych celów, żadnej mądrości, żadnej okazji, by z kimś porozmawiać czy rozwiązać jakiś problem. Nikt nie potrzebował mych rad, pomocy czy jakiegokolwiek wsparcia. Wszelki sens po prostu. Przestał istnieć. Życie minęło, a bezsensowna, bezużyteczna nadaremność przenikała mój byt. Po tym, jak widziałem groteskowe bestie o zdeformowanych ciałach z ostrymi, postrzępionymi łuskami, guzami i szponiastymi, powykręcanymi kończynami, kiedy nawdychałem się przeraźliwego smrodu, jaki wydzielały, próbując, Złapać oddech w powietrzu wypełnionym gryzącym dymem, zatęskniłem do mojego minionego życia. Myślałem o mojej pięknej żonie, jej ciepłych, kochających, zielonych oczach, jej pasji życia, jej doskonale gładkiej, jasnej skórze i wielkiej miłości do mnie. Tak bardzo i tak dogłębnie tęskniłem za nią przypomniałem sobie chwilę, kiedy staliśmy na skale nad brzegiem oceanu, patrząc na fale i lodowato niebieską wodę rozbijającą się o skalisty brzeg. Przypomniałem sobie błękit nieba, biel chmur, blask słońca i czyste, świeże powietrze. Tak bardzo za nią tęskniłem. Chciałem z kimś porozmawiać, odezwać się do kogoś, ale inteligentna rozmowa Jakakolwiek rozmowa z istotą ludzką była teraz czymś kompletnie nieosiągalnym, wszystkie te rzeczy pojawiały się nagle w moim umyśle. Jednak zabawianie się takimi myślami było nadaremne i prowadziło jedynie do gorzkiego rozczarowania i całkowitej rozpaczy. Jak mógłbym zaakceptować rzeczywistość, z którą przyszło mi się zderzyć? Była to rzeczywistość wypełniona nieskończoną wiecznością bólu i cierpienia, zguby, zatracenia, samotności, zagłady. Egzystencja najnędzniejsza z możliwych. To było coś niemożliwego. Zatracony, ukarany zostanie wiecznym pozbawieniem bliskości i obecności Pana. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobóg, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem.